Ducha Świętego, które dzisiaj otrzymają, pomogą im wytrwać w dobrych postanowieniach, aby w pełni mogły uczestniczyć w życiu wspólnoty Kościoła. Szczęść Boże. Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli przez lata formacji katechetycznej, uczestniczyli w mszach świętych, zawsze o godzinie 12:30 i przez ostatnie dni słuchali Słowa Bożego, uczestniczyli w nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. Ta wiara oczywiście z pewnością u każdego i u każdej z was jest na różnym etapie i w różnym stopniu. Taka jest też kolej rzeczy. Nie ma sytuacji takiej w życiu człowieka, że wszystko nagle staje się dla niego jasne i oczywiste. Dlatego Pan Jezus mówi, że Duch Święty doprowadzi was do pełnej prawdy. Bywa tak, że człowiek jest nieprzygotowany do tego, aby wszystko przyjąć od razu. Święty Paweł, gdy mówi o tym sposobie nauczania, wprowadzania ludzi w wiarę, mówi o tym, że nie da się niemowlęciu podawać stałego pokarmu. Trzeba podawać najpierw mleko, stopniowo człowieka wprowadzać. I to samo dotyczy także wiary. Sakramentu, o którym mówimy, że jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości, ale w tym znaczeniu, że teraz, dzisiaj dla was tę drogę chrześcijańskiej dojrzałości otwieram. Ta droga dla was się rozpoczyna w ten sposób, że coraz bardziej będziecie wchodzić w samodzielność, odpowiedzialność i decyzje, które będą dotyczyły życia waszego, przyszłości waszych bliskich, waszych wyborów życiowych, waszej decyzji, może waszych rodzin. To jest droga, na którą człowiek wkracza, tak jak drogą jest w ogóle droga wiary, pielgrzymka wiary. I trzeba być przygotowanym na różne sytuacje, które na tej drodze się pojawią. I takie, które sprawią, że będziemy kroczyć pewnie i z odwagą. I takie, że zabraknie nam sił. I takie, że będziemy zniechęceni. I takie, że będziemy chcieli się zatrzymać. I takie, że będziemy chcieli z tej drogi zejść. To wszystko pojawia się w życiu każdego człowieka w różnych momentach. Dlatego na tę właśnie drogę teraz, w tym momencie waszego życia przyjmujecie dary Ducha Świętego. One mają wam pomóc w umacnianiu wiary i w tej drodze do dojrzałości. One są tutaj przed ołtarzem przypomniane, jakie są te dary. I myślę, że doskonale widzimy i wiemy, że rzeczywiście one dotyczą sytuacji, w której człowiek musi decydować, wybierać, zrobić coś ważnego w swoim życiu. A jeśli chodzi o owoce Ducha Świętego, no to one też są opisane w Piśmie Świętym. Myślę, że warto niekoniecznie dzisiaj, ale za jakiś czas, za miesiąc, za pół roku, wziąć do ręki Pismo Święte, list świętego Pawła do Galatów, rozdział 5. I on tam wymienia owoce Ducha Świętego. Wiele ich jest i są bardzo piękne. I wtedy można zobaczyć, czy Duch Święty we mnie działa, czy jest we mnie radość, czy jest we mnie cierpliwość, czy jest we mnie otwartość, wyrozumiałość,
Szacunek do drugiego człowieka to są owoce Ducha Świętego. One więc są sprawdzalne, mimo że mówimy o działaniu Ducha Świętego, którego nie widzimy, to skutki Jego działania są widoczne.